Patrzę, masz ochotę może na muszynę? Daj. Le. Lokalna woda, dlatego że jesteśmy w miejscowości Muszyna, jesteśmy... tudzież Muszyna Zdrój. Jesteśmy w Muszynie, ponieważ jeden z nas, a dokładnie ja, jest w sanatorium i y, wzmacnia kręgosłup przed sezonem. Mieliśmy nagrywać w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, ale niestety mamy taką... Za oknem deszcz. I zimno. I zimno. Dlatego musimy nagrywać tu, Pierwsze Mamy dla Was jak zwykle trzy badania. Y Opowiadamy o trzech badaniach naukowych. Pierwsze badanie omawia wpływ miodu na profil lipidowy u ludzi. A drugie y o pszczołach miodnych, które mogą zaburzać strukturę i funkcjonowania sieci zapylaczy roślinnych. Skoro i trzecie badanie to rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług. Y Artykuł Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu Kraju Basków. Zapraszamy. Piotrze, no chyba to jest trzecie badanie z kategorii apiterapii, jakie omawiamy i znów metaanaliza. Wybieram te metaanalizy trochę dlatego, że po pierwsze jest ich mało i jak jakieś się pojawia, to mnie zainteresowuje, a po drugie, jak już nieraz mówiliśmy, a jak ktoś się chce dowiedzieć, bo teraz już pewnie nie mm. będziemy, to omawiamy dlaczego metaanalizy, no to... Prosimy, żeby się cofnął do których z poprzednich odcinków, ale powiem tylko pokrótce, no to są po prostu. I, i, omawiając jedno badanie, zwłaszcza w tak skomplikowanych rzeczach, jak wpływ jakiejś jed, wielu substancji z dodatku yy, różnorodnych, bo każdy miód jest inny na organizm ludzki, potrzeba analizy właściwie tak. setek badań, żeby coś z tego wyciągnąć. I dlatego. Tak, i, i wtedy można wyciągnąć wnioski, chociaż tutaj te wnioski będzie trudno wyciągnąć. Jak zwykle. <laughs> ja zwykle <laughs> ale tym razem jeszcze chyba trudniej, Aha. bo czasami niektóre badania odbywają się w jakichś porównywalnych warunkach. A, a tutaj wzięto tak naprawdę wszystkie badania kliniczne, wszystkie, które się ukazały opublikowane, <laughs> w jedno, w, opublikowane po angielsku. W których zgłaszano zmiany markerów lipidowych po spożyciu miodu. Tak, bo jest w ogóle taka narracja, i można ją spotkać w internecie. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym, że, a na, że nawet pszczelarze zalecają spożywanie miodu w kontraście do spożywania cukru, na przykład dla osób z problemami z insuliną, tak. czyli także z cukrzycą. Tak jest, ale autorzy tego badania przywołują jedno z takich, gdzie, yy, gdzie, gdzie, gdzie. No w ka yy, 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 gdzie sta, yy, spożywanie miodu w sposób ciągły u osób właśnie z cukrzycą spowodowało yy, poprawę tych wskaźników lipidowych? Właśnie, bo też yy, od razu powiedzmy, że to jest no, w artykułach w poważnym czasopiśmie, czyli British Journal of Nutrition, czyli w, w czasopiśmie, które specjalizuje się w dietetyce, w odżywianiu. Jaki tak. pro... Często problem z takimi badaniami cząstkowymi. I ja je na przykład w, Pol w polskim piśmiennictwie wielokrotnie widziałam, jest taki, że badania trwa kilka dni, albo ktoś tylko raz przyjmuje miód jednorazowo i badają, y, badają po prostu mu krew, czyli ten profil lipidowy tuż po spożyciu, y, albo na przykład to z, piszą o 80 minutach po spożyciu, żeby sprawdzić jak y, organizm tak. zareaguje. Tylko, że niektóre tych z tych miast. badań trwały kilka tygodni, które tutaj są mówione. To, to jednak jest zupełnie są... co innego. No. no, ale to po prostu jest rozrzut tak. w, w badaniach, które zostały przeprowadzone. Ale może nie przechodźmy tak od razu do wyników, tylko jeszcze troszeczkę metodologię. No więc oczywiście poszukano głów. nie będę wymieniał, bo to są znów podobne bazy danych, chociaż może wspomnę, że w, między innymi w bazie danych Cochrane wyszukano tak. czyli jedna z takich jedno. ważniejszych baz danych, jeżeli chodzi o medycynę. Mhm. No i no i ile? Po przefiltrowaniu przez. Yy, przez Było stotystykę. tych badań 23 po przefiltrowaniu. I łom, czyli nie tak dużo, jakby mogło być. 1109 osób. Ale 1109 osób to też nie tak, tak zupełnie nie. No, ma no. i te problemy, o których mówisz, które napotkali naukowcy, czyli tak. Mm, owszem, część badań miało randomizację i to jest na plus można powiedzieć, że przez to charakteryzowały się niskim ryzykiem błędu statystycznego, ale z drugiej strony znów podkreślali to, co przy poprzednich naszych apiterapeutycznych badaniach, heterogeniczność. Już mówię, bo to takie Opowiadań. przymądrzałe słowo. Chodzi o to, że te badania są coś więcej niż zróżnicowane, czyli niekompatybilne, w różnych warunkach są przeprowadzane, różne rzeczy tam są badane, ciężkie do porównania. I to jest pewna trudność, i to powoduje, że wnioski nie mogą być jednoznaczne między innymi. To prawda. No i prawda jest też, że jeżeli chodzi o wnioski z tych wszystkich badań, to jednak nie stwierdzono. E, zarówno e, cholesterolu całkowitego, e, jak i trójglicerydów, jak i, i LDL, LDL, czyli tego, e, który, się, e, który często odpowiada za schorzenia, na przykład związane z sercem, tak, czyli LDL, ale. To co się teraz często wiem bo sam bo sam yy, Badasz. badałem to yy, yy, ważne są też proporcje Propor pomiędzy LDL a HDL em i oni i też brali to pod uwagę tutaj. I rzeczywiście yy, można by powiedzieć, że yy, faktycznie wyszło wyszło im tak, chociaż podkreślałem, że dowody na to są słabe. Tak. Użyli na słowa konkretnie umiarkowane. Wyszło im, że rzeczywiście miód nie wpływa. Miód nie Czyli nie jest wpływa. można powiedzieć neutralny. Mm -hmm. I oni mają świadomość, że miód może zapobiegać otyłości, zmniejszać poziomy markerów lipidowych, może zmniejszać, może zapobiegać cukrzycy. Ale te badania, które oni wzięli pod uwagę, tego nie potwierdzają. Przy czym nie ma dobrych badań yy, tak. na dużej próbie yy, pod takim kątem, a tak naprawdę one by nam się przydały. Ale jedna ważna rzecz, to co powiedziałeś jest ważne dla osób yy, zdrowych, czyli takie, które mają zwyczajową normal, normalny metabolizm. Natomiast może no, powiedzmy, to się... bo to jest ważne: że korzystne działanie miodu zostało słabo potwierdzone u pacjentów z cukrzycą i wymaga dalszych badań. To jest taki, y, y, takie zdanie, które może nam zapalać gwiazdkę ostrożności przy tym, żeby zbyt łatwo nie polecać miodu osobom chyba z problemami. Trzeba to, to uważności. Wiemy, że, y, że miód ma niższy indeks glikemiczny, dzięki temu może być na pewno pewniej spożywany niż cukier. Ale... To nie znaczy, że bezkarnie. Ale to nie znaczy, że bezkarnie, <laughs> oczywiście. No i jeszcze y, oni mówią o takich ograniczeniach, że y, w tych badaniach nie brano pod uwagę jakości miodu. Aha. Bywały nawet sztuczne sztucznym. Dokładnie. Mody. No, w, czyli właściwie w, w naszej nomenklaturze uwagi, europejskiej właściwie nie miód. To nie jest miód, tak. Poza tym badano tylko y, członków krajów wschodnich. Aha. Tam jest dużo Polinezji, dużo y, Azji y, Południowo-Wschodniej. I y, im. W naszym regionie mo może się to zachowywać Zgadzam inaczej. Lud ludzie są zróżnicowani ze względu na typy et etniczne, płciowe, wiekowe. I czego jeszcze nie brano pod uwagę: całkowitej diety y uczestników tego Właśnie. badania. To jest przecież ogromnie ważne. Mhm. Bo jeżeli ktoś ogólnie nadużywa na przykład cukrów prostych i do tego jeszcze, brzydko mówiąc, dorzuć, dowali. Do, do chciałem Wiesz, powiedzieć do wali miód, no to może być zupełnie inny skutek, jeżeli w sposób umiarkowany go spożywa, prawda? Tak jest. W ogóle umiar w tytyce, to jest chyba taki mm, złoty środek. Zgadzam się. <laughs> no nic! Taka ciekawostka. Wydaje mi się, że warto ją znać i być ostrożnym w przekazywaniu z, z jednostronnych, zwłaszcza pora, pola porad hmm, lekarstw pew, Takich pewnych na 100%. Zwłaszcza porad lekarzy. Przez nie, nie, nie lekarzy. To prawda. <laughs> no cóż, przechodzimy do drugiego badania. Przechodzimy. No witaj Piotrze. Przechodzimy, słuchaj, do tematu, który już omawialiśmy kilka razy, właściwie do, do projektu naukowego, można powiedzieć, bardzo rozwijającego się, e, który bada mm, relacje ekologiczne pomiędzy e, zapylaczami w chowie i w hodowli, Głównie pszczoły miodnej, ale przecież nie tylko, bo są mi czmiele i tak. są i inne pszczoły w innych regionach świata i dzikich, tak zwanych dzikich zapylaczy, czyli głównie owadów zapylających, aczkolwiek nie tylko. No i kolejne badanie, które omawiamy z tego cyklu, mianowicie, w którym wyszło, że pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny-zapylaczy, czyli tak naprawdę wpływają na sieci zapyleń. Zaburzają na pewno i zaburzają znacznie. Tylko... Czyli znaczy, że zmieni... po prostu zmieniają. Zmieniają. Dlaczego to wybrałem to badanie? Dlatego, ono jest ciekawe, dlatego, że uzyskano w nim coś, co jest normalne w eksperymentach fizycznych, na przykład. E Natomiast ekolodzy często o tym tylko mogą pomarzyć. Tutaj mieli taką wyjątkową okazję, bo wzięto izolowany teren. Dokładnie. Po mm. prostu wyspę na jed, jedną z wysp na no, ten ten ryf. ryfach, tak. na e... której w normalnym stanie w ogóle nie ma wprowadzonych pszczół miodnych. W ogóle tam nie ma pszczół. Tam miodnych. nie ma w ogóle pszczół, one są tylko introdukowane. I w jednym sezonie mieli I... okazję przebadać ten teren, kiedy nie było wprowadzonych pszczół miodnych, a następnym, w następnym sezonie pojawili się wędrowni pszczelarze. W następnych dwóch sezonach, ponieważ jedną z roślin na tej wyspie, która kwitnie w dużych ilościach, są żmijowce, i pszczelarze przywożą tam e, 2700 rodzin około rok do roku. Czyli jest to żeby zebrać miód. W, por w porównaniu do, do w sumie do, do wielkości tej wyspy, jest to intensywna gospodarka wędrowna. Tak to należy powiedzieć. No jest powiedzie. e, e, bardzo intensywna, bo to jest 14 rodzin pszczelich na kilometr no kwadratowy. No, czyli tak jak nasze. E, swoją drogą mamy Wie... w Polsce takie zagęszczenia ja... w rekordowych województwach. E... Czyli to jest naprawdę bardzo intensywne. Tak, tak. To jest taki wjazd na chatę tym wszystkim owadom, e, że one rzeczywiście mogą mieć problem z pozbieraniem. A swoją drogą mamy żmijowców. Oczywiście. Oczywiście. Tylko, to że chyba nie, nie są w stanie w, tak na tyle nektarować, żeby dać miód no, nie ma ich na tyle. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, jaka jest ich wydajność. Niewielka. A tam na, w Parku Narodowym Teide na, na Teneryfie kwitnie ich dużo w pewnym momencie. No i główna hipoteza. Główna hipoteza jest oczywiście taka, jak już możecie się drodzy nasze widzowie i słuchacze domyślić, jest to, że ponieważ pszczół mio, pszczoły miodne jako bardzo duże zwierzęta eusocjalne i wprowadzone w takich masowych ilościach, mają zdolność do, mo, tak, do monopolizowania. Takie w sumie ekonomiczne tak. określenie, aby następny artykuł mamy ekonomiczne, monopolizowania rynku zapylania. I taka jest hipoteza, że po prostu ich wprowadzenie drastycznie zmieni tą sieć zapyleń. No, bo... I jaka jest metodologia? Metodologia polega na obserwacji. Mamy rośliny, mamy zapylacze. Ile było łącznie zapylaczy badanych? To znaczy, łącznie to jest. Oni zebrali 23100 prawie interakcji między zapylaczem a rośliną. 99 gatunków zapylaczy i 17 gatunków roślin. W tym pięć modelowych. W tym pięć modelowych roślin, które mogli porównać, bo one są też badane już w innych, no dość mocno tak. przebadane w innych badaniach. Innymi... Ale jak, innymi... jak to robiono? E, z, e, jak oceniano kryterium zapylenia? No bo czy, czy ono jest e, skuteczniejsze, czy coś zaburzyło to zapylenie? Mianowicie za ocenę przyjęto liczbę uzyskanych nasion. I ich masę. Mhm. Czyli, czy, bo mogłaby być taka sytuacja, że będzie więcej nasion, ale one będą drobniejsze, dlatego mhm. że na przykład mniej pyłku przeniesiono. Ale też oczywiście odwiedziny, bo, bo, bo tu też było ważne. Y, te wykresy, które. Y, które bardzo ciekawe są. Zresztą. Tak, bardzo fajne wykresy, które oni wytworzyli, polegają właśnie na tym, jak, y, jak owady odwiedzały. Rośliny zarówno w tym roku, kiedy pszczół nie było, jak i w tych latach, kiedy pszczoły były. I to, co można stąd zobaczyć, to to, że w tych latach, kiedy pszczoły były, zdarzyło się, że w jednym roku nie spotkano dziewięciu z tych dziewięćdziesięciu dziewięciu gatunków dzikich zapylaczy, a w drugim roku, to jest, to jest kolejno, 2007 pszczół nie było, 8 i 9 były. I w 2009 z kolei nie stwierdzono 13 z tych gatunków zapylaczy, nie zaobserwowano ich. Więc rzeczywiście można uznać, że jest to jakiś wpływ. No, oczywiście, to, że nie zaobserwowano, to nie znaczy, że ich tam nie, nie. było. Pszczoły nie spowodowały, że te gatunki wyginęły. Tak, bo już one się po prostu... wiem, jaka będzie krytyka tego badania, bo spotkałem się z tym, to znaczy, bo w tej grupie niedowiarków, czyli inaczej niedowiarków, że pszczoły miodne są w stanie jakoś negatywnie wpływać na te obszary, które na przykład chcielibyśmy chronić. No mm -hmm. więc będzie taka krytyka że a, no to powinno być kilkanaście rady robione, no bo okej, okay, była taka wyspa, na której można było to łatwo zmierzyć, ale co, dwa lata? Dwa lata to tak jak mówisz, on mogły na przykład nie być, bo, bo poprzed, ty, tych zapylaczy kilku mogły nie, nie być, bo poprzedniego bo sezonu, z różnych powodów, y, tak. była gorsza pogoda i tak, więc i tak by ich nie było, więc to nie można nic tutaj powiedzieć. No więc tutaj musielibyśmy trochę się odwołać w ogóle na czym polega nauka tutaj, prawda? Na zbieraniu no, po prostu cząstkowych badań i y, uogólnianiu i już jednocześnie i uszczegółowianiu. Tak. No nie, nie sposób tego badania w ten sposób akurat krytykować, jak, jak mówisz. Ja przynajmniej znaczy, się tego nie podejmuję. Ty nie, żeby ale w sposób ten jest, sposób... bo spotkałem się z czymś takim. Tak. <laughs> Yy, tylko no, mówisz, że nie jest to dobry sposób. Tylko tak? to nie jest dobry sposób. No, widzimy, że jeśli chodzi o yy, właśnie te żmijowce, to pszczoła od nas monopolizowała rynek absolutnie. I, yy, czy, czy to yy, jest ten, ten czerwony? To jest ten czerwony. A tak. widzisz? bo Ten ja mam czerwony, problemu. gruby pasek yy, a, to jest właśnie. Dlatego odwiedna. jest takie gru, grube połączenie pomiędzy miodną tak, a żmijowstwą. Dokładnie. A, I wadzie. tam brakło tak naprawdę miejsca na inne zapylacze, brakło tego nektaru, bo, bo pszczoły wyssały wszystko i. Już mówię, jaki może być problem, o czym oni też piszą. Mianowicie tak, na czym polega trochę to monopolizowanie? Bo pszczoła miodna jest generalistką, potrafi się zbierać i de facto też później żywić. Między innymi swoje larwy, wielką ilością różnych pyłków i nektarów zresztą też. Natomiast są takie pszczoły, one są na przykład, czasami są nieliczne, czasami są małe. I a nie tylko pszczoły, także inne zapylacze, tak. które są tak zwanymi specjalistkami, czyli zal ich byt zależy tylko od jednej rośliny. Czyli to jest jeden czynnik, czyli pszczoła miodna, ponieważ zostanie tam wieziona w masowej ilości, może po prostu zmonopolizować ten rynek i, i, no, i ta inna pszczoła, krótko mówiąc, pszczoła miodna i tak się później dożywi innymi jeszcze gatunkami, a dla niej akurat mhm. w momencie, kiedy ona się pojawia, bo jest dostosowana do, tego, do tej rośliny, nie ma jej, albo jest jej bardzo mało. Znaczy jest, tylko jest wytrzebiona z pyłku. Natomiast jeszcze jest druga kwestia, yy, taka, że pszczoła miodna, zauważ, ma obnóża. Jest bardzo dobrze dostosowana. Yy. Do bycia generalistką, dlatego że. Wielkich ilości. Y, tak, ale o co chodzi? Y, y, pyłek zebrany w obnóża, czyli zlepiony śliną pszczół, jest już nie, niezdolny do zapylenia roślin. Czyli można by powiedzieć językiem ekonomicznym, o to że, że pszczoła miodna eksploatuje rośliny bardziej niż inne zapylacze. Uh -huh. No, dlatego ma zdolność do mo monopolizowania. No, tak. no i wydaje, wydaje się, że, że to badanie jest jednym z potwierdzających, przy, przynajmniej w tym krótkim okresie, a jednak dłuższym niż. Je, je, niż, bo czasami już omawialiśmy chyba takie badania, że tylko po prostu zbierano przez na przykład okres. Nie przypatrowano się, jak to się zmienia, nie, y -y. W sytuacji. Tak, tak było chociażby w tych sadach, gdzie. Po prostu zbierano i już. Gdzie dzikie zapylacze zastępowały pszczoły miodne, które uciekały na rzepak. Tu jednak y -y. mamy czyń, mamy eksperyment, można powiedzieć. Tak, Zero, To jest kon. zupełnie naturalny eksperyment, który, z którego naukowcy skorzystali, bo on się pojawił. Oni go nie zorganizowali, ale. ale jest, po prostu, po prostu jest. Tylko teraz tak. Jeszcze czego mi tu brakuje, bo oni we wnioskach oczywiście napisali, że, że tak, że pszczoły miodne Aha. wpływają, wpływają znacząco na, na, na sieć, mogą ją zaburzać. Upraszczają ją bardzo, a uproszczenie też jest y, negatywnym warunkiem. Y, z tym, że ja tu jeszcze widzę y -y. takie rzeczy, że na przykład y, zarejestrowano mniejszą liczbę nasion, bo mówiłeś właśnie, y -y. że badano poprzez, y, poprzez te nasiona, mniejszą liczbę nasion i owoców, ale z kolei y, zarejestrowano większe te nasiona i owoce. Y, więc tak. Y, Wyniki tego badania pokazują, że y, zostało to zaburzone, y, ale czy my chcemy mieć y, większą liczbę y, mniejszych nasion i owoców, czy mniejszą liczbę większych? No tutaj mi się włącza Kuba filozof-amator. Y, 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 czy to dobrze, czy źle, to zależy od punktu widzenia. Jeżeli weźmiemy punkt widzenia tak na przykład jest. towarowy, to być może dobrze to z dobrze. punktu widzenia przelasu, ale jeżeli jakiś. Jeżeli z punktu widzenia konserwatorskiego, czyli ochrony przyrody, zachowania danego ekosystemu, który uważamy za ważny, żeby w e, no, jakiś sposób nim zarządzać i go zachowywać, to być może źle. Być może, I być źle. może na przykład w e, e, parkach narodowych i tego typu obszarach być może e, nie hmm. powinno się wpuszczać albo do rezerwatów e, po prostu e, wędrownych pszczelarzy. No Taki i może być z tego wniosek. No i jeszcze zwróćmy uwagę właśnie na tą ilość. 14 uli z pszczołą miodną na terenie, na której pszczoła miodna nie występuje. 14 tak. uli na kilometr kwadratowy. Oczywiście. Ktoś, A, bo będzie taka jeszcze, pewnie się pojawi krytyka, że w, no, nie może do to dotyczyć Polski, dlatego że w Polsce przełomio przełomione jest rodzimym gatunkiem. Po pierwsze, mogę tutaj od razu dać zastrzeżenie, że większość rodzimego, żeśmy jako pszczelarze troszeczkę wytrzebili, ale y, nawet pomijając to, y, y, to y, y, przecież to ma być tylko eksperyment zero-jedynkowy. zgadza się. Y, który nam coś mówi. Zgadza się. Na razie jeszcze nie wyciągamy wniosków... Y a czy wyciągamy takie wnioski, o których mówią tak, naukowcy, że należy być ostrożnym. Jakie... Tak, tak, to prawda. I że, i że ta hipoteza się, I... że zaburzenia się hipoteza potwierdziła. I że należy sprawdzać to w okay. innych warunkach. I sprawdzamy. I sprawdzamy. Dzięki. I jedziemy dalej. Piotrze, lecimy sobie hmm, no do Hiszpanii, do, do kraju Basku. Nie, do kraju Basku, właśnie. <grym> powiedzieć. Nie, do trochę. <grym> nie, no, nie pobie, bądźmy powiedzmy, separatystami. Po, nie, powiedzmy, że to... ja tutaj występuję trochę w roli separatysty, a ty unitarysty. A ty tak, unitarysty, zdaje się, że tak się trochę państwa chyba to jest taki ten Możliwe. Tak? Trochę jestem unitarystą w tym zakresie. Nie. Znaczy nie byłbym chyba zwolennikiem oddzielania się Nie byłbyś zwolennikiem, żeby na przykład Ślązacy i Kaszubi mogli sobie w spisie napisać taką narodowość? Jeśli to, jeżeli tak czują? Nie, nie, jeśli tak czują, jeśli chcą, jeśli jakiś naród chce samostanowienia, to mu się to należy. Do, do... No to nie jesteś unitarystą. Ale nie, ale nie, nie wchodźmy w politykę, okay. natomiast wolałbym, żeby oni tego nie chcieli, bo, bo kraj... Funkcjonuje lepiej jako okay. zjednoczone. Nie wiem co będzie rodzinę. kiedyś. No, Sam. Dobrze, Taki. dobrze. W każdym razie no. Dlaczego o tym powiedziałem? Dlaczego mam pewien sentyment do Basków? Dlatego, że interesuję się, swego czasu bardziej się interesowałem językami również i, w, i to jest język, który nie ma absolutnie, jako jed tak. jeden z wyjątków, nie ma żadnego innego odpowiednika tak. również wśród języków europejskich. To jest ewenement. Nie wiąże się z żadnym językiem, słowa są niepodobne do niczego. Odszyfrowanie słów napisanych na... Tam były takie znaleziska niedawno historyczne, gdzie trzeba było... Spróbować odszyfrować te słowa, było to bardzo trudne. Równe są hipotezy na ten temat. Z tego, co je, to już może powiedzieć, ale... może kogoś to interesuje. Jedną z głównych hipotez, nie wiem jak ona czy teraz jest nadal główna, czy się utrzymała, było to kiedyś, że prawdopodobnie, oczywiście wiadomo, że to nie są Indoeuropejczycy, ale że to prawdopodobnie jest to efemeryda, bo pozostałość po dawnych kulturach megalitycznych, które jeszcze były neolityczne przed indoeuropejczykami. Dobrze. Taki off -top. A tym razem, a tym razem rozmawiamy o roli pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług, wzajemne powiązania użyteczności środowiskowej, społeczno-ekonomicznej tak. i społeczno-kulturalnej. No, i taki można powiedzieć, artykuł, właśnie społeczno-ekonomiczny. Co mi się w nim spodobało, bo na ten temat, bo wiesz, że ja lubię definiować pojęcia, to e, jak porządni naukowcy, e, na początku, oczywiście na początku jest abstrakt, a później jest tło teoretyczne, baza teoretyczna, i tam wyjaśniają, czym według nich jest pszczelarstwo. I to mi się spodobało, i pozwólcie, że przeczytam. Pszczelarstwo to działalność rolnicza definiowana jako sztuka, nauka lub działalność gospodarcza polegająca na, na zarządzaniu pszczołami w celu produkcji miodu, wosku i innych produktów pszczelich do spożycia osobistego lub użytku przemysłowego. I jeszcze czytają inną definicję. Pszczelarstwo to technika hodowania pszczół w celach komercyjnych. Yy, sprzedaż produktów lub usług związanych z zapylaniem, a także dla hobbystów w celach rekreacyjnych lub zarobkowych. Czyli zdecydowanie tu jest moim zdaniem rola yy, rolnicza. Produkcyjno-rolnicza. Mnie się tu bardzo spodobało nawiązanie do tej sztuki i nauki. Yy, yy, jakoś bardzo mi to współgra z tym... Yy, ja w ogóle widzę, czytając ten artykuł, wiesz co mi się przypomniało, mm -hmm. że w kwestii nawiązania do roli kulturowej, ja nie wiem, czy obecnie pszczelarz nie jest kimś takim w środowisku lokalnym, małym, jak kiedyś Kowal albo Szewc. Czy to nie jest ktoś, kto zajmuje się czymś innym niż wszyscy, ale czymś, co wszyscy inni uważają za jakieś szczególne? Czy to, czy to nie tak funkcjonuje? Szczelaw obecnie nie ten zawodowy, który ma kilkaset rodzin, tylko ten, który ma tam tych uli kilkanaście do kilkudziesięciu. Widzisz, no to jest jedna z możliwych interpretacji. Bo na przykład oni czytują mnie jakiego Weleza, który zinterpretował inaczej, że jest to wy racjonalny wyzysk celem, no czy przynajmniej według definicji. Celem którego jest zarządzanie w okresie kwitnienia w stanie dorosłości przy większo większością populacji pszczół miodnych, aby zma zmaksymalizować produkcję różnych produktów i usług wytwarzanych przez pszczoły. I teraz jakie to są usługi? No, oczywiście, mówią tutaj o zapylaniu, do którego są najczęściej wykorzystywane właśnie. No, przynajmniej według tych tego, y nie przy okazji produkcji miodu, tylko w celu produkcji miodu. Tak, tak. jak oni to nakreślili przynajmniej. Czy wyszło im to na końcu, to później porozmawiamy. Ale, ale... ale oczywiście z punktu <laughs> widzenia pszczelarza y za y pszczoły zapylają w celu produkcji miodu. Punkt widzenia pszczelarza jest właśnie taki. A, a rola pszczoły w środowisku polega głównie na zapylaniu. O, oczywiście, my ją wyzyskujemy, nawet jeżeli mamy tylko kilka rodzin, jeśli zabieramy im część, część miodu, no to jest to pewnego rodzaju wyzysku. Właśnie. Tak? Wiesz co, to jest tutaj, nawet rozmawialiśmy już wcześniej, przygotowując się do tego tak odcinka jest. trochę na ofie i ty mi mówiłeś, żebym tutaj zasygnalizował, że to słowo ma wymiar techniczny. Otóż ma.

Kiedy nie, kiedy nie ma wyzysku? No wtedy, jeżeli są... Dwie, załóżmy, bo tu w ekologii jest najczęściej o wiele więcej niż jedna strona. Ale załóżmy, że modelowo są dwie strony. I chodzi o, jeżeli jedna strona pobiera coś od drugiej strony, ale oddaje w równorakich dobrach, równowartośnego, no to nie mamy wtedy wyzysku. Jeżeli pobiera tak, w, w dużo sensie. więcej, niż, niż jest w stanie oddać, to mamy wyzysk. I jest to termin techniczny. Bo ja... Ty mówiłeś, że to może zostać źle odebrane. Ja natomiast... E, zdarzyło mi się używać pojęcia, i sam tego sobie szczerze mówiąc mówię, który jest dużo bardziej nie, chyba się Nie będę wstydził powiedzieć, że zdarza się, że mówię, że jestem jako pszczela złodziejem miodu. No Okej. Okay. <noise> Zgodzi się, że jest to bardziej drastyczne. Jest to bardziej drastyczne, ale umówmy się, że to też jest termin techniczny. No przecież pszczoły nie po to ten miód przynoszą, żebyśmy my im zabrali. Natomiast. No... To jest, to jest artykuł, który mówi o pewnej roli. Y, więc więc te, te, te role są wręcz inne, I, choćby z punktu widzenia korzyści, jakie mamy z pszczół, bo y, są tam korzyści dla środowiska, y, są korzyści społeczno-ekonomiczne i są korzyści społeczno-kulturowe. Y, dla środowiska, no to mamy to zapylanie, mamy funkcję bioin, in, bioindykatora zdrowia środowiska. Y, dla w, celu, w, w kwestii rentowności społeczno-ekonomicznej no, mamy produkty pszczele, mamy pszczoły jako takie. W kwestiach kulturowych no, na, nawet samo pszczelarstwo jako hobby, które daje dużą frajdę i, i, i kulturowo jest właśnie postrzegane jako, jako coś, co uspokaja, co powoduje przyjemne spędzanie czasu. Tylko widzisz, trochę mi się to... Yy, yy... Trochę mi to nie pasuje do tego tła teoretycznego, bo, teoretycznego, bo dokładając do, do, tego racjo, do, tego, mak, do tego racjonalnego wyzyskiwania pszczół w celu maksymalizacji dochodu pszczelarza i świadczenia usług ekosystemowych, co niewątpliwie jest też takim technicznym, ekonomicznym, no, moim zdaniem trochę dehumanizacyjnym e, czy deanimalistycznym, jeżeli już ktoś by chciał być. Tutaj ścisły określeniem. Sami też mówią we wstępie, że pszczoły miodne i pszczelarstwo należą do. Y, spełniają rolę dużego przedsiębiorstwa, którego same są menadżerami. Także musz. No. Uh -huh. Ten artykuł, moim zdaniem, jest przypuszczam, że jest utrzymany w pewnym określonej teorii ekonomicznej, prawda? Konkretnie, no takiej, wydaje mi się takiej, gdzie jednostki są postrzegane jako homo Ekonomikusy, w tym momencie można powiedzieć, ab, ab, i to jest mój neologis, apis, ekonomikusy, tak. czyli jako po prostu takie byty, same siebie działające racjonalnie ku, zwiększa... ku zwiększaniu swojego dochodu, co jest jednocześnie, powoduje dobrobyt dla całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że mamy już spo... Nie jestem tutaj oczywiście żadnym specjalistą, ale jest już sporo badań empirycznych, które dowodzi, że jest to zbyt zawężone, zbyt uproszczone postrzeganie i zarówno człowieka, i jako jednostki, i jako społeczeństwa, i jako grupy, ale r... można również to odnieść w tym stosunku do pszczół, bo nawet przecież niedawno omawialiśmy badanie mózgu, larwy, pszczoły. Jeżeli, jeżeli na przykład ludzie mają motywacje emotywne, to być mm -hmm. może pszczoły, nie Mają mówię, podobne. że koniecznie takie, ale nie muszą się kierować zyskiem yy, z własnego przedsiębiorstwa. <laughs> Więc yy, zastanawiam się, czy całość tego artykułu nie jest yy, no, utrzymana w tym duchu czyli, że należy mieć to na uwadze po prostu. No, chyba jest utrzymana. Popatrz na ten wykres mm. tutaj, gdzie pszczelarstwo jest pokazane w otoczeniu różnego rodzaju kapitałów, mm -hmm. czyli kapitału naturalnego, kapitału ludzkiego, ekonomicznego, socjalnego i materialnego, bo pszczelarz korzysta z pomocy innych ludzi, z ich pracy, ze środowiska korzysta... Korzysta z różnych materialnych elementów, chociażby z transportu, ale też z różnych pożyczek bankowych i, i, i źródeł finansowania, więc przypuszczam, że oni rzeczywiście w jakiś sposób oglądają się na stronę ekonomiczną całego tego środowiska. Kto wie, być może z pszczołami. Mówią o czymś takim, że co ty też podkreśliłeś, zapylanie w dużej mierze jest taką niewidoczną, ale jednak korzyścią dla całego środowiska. Jeżeli dla całego środow... I podkreślałem tutaj, że również ze względu na budowanie bioróżnorodności, yy, różnorodności biologicznej. No więc, jeżeli tak, no to też powinni wtedy zwrócić uwagę na inne gatunki. Więc będę trochę pił do tego, co jeszcze przed chwilą mówiliśmy tak. o Tenerywie. Natomiast oni mówią o tym tylko w jednym zdaniu. Um, mówią tylko o tym w jednym. A, w jednym zdaniu, że doceniają także pracę wykonywaną przez inne zapylacze. Ale jednocześnie sami e, wyjaśniają, że e, badając ten problem zwracali tylko uwagę na pszczoły miodne. Więc moim zdaniem jest to chyba pewna niekonsekwencja, jeżeli mają tutaj na myśli to środowiskowe oddziaływanie. Albo niekonsekwencja, albo uproszczenie, bo yy, w, w konkluzji oni, tak jak powiedzieliśmy na początku, zajmują się różnego rodzaju użytecznościami, czyli środowiskową. Społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturalną, mhm. ale w konkluzji mówią, że te środowiskowa i społeczno-kulturalna tak naprawdę powinna być podporządkowana społeczno-ekonomicznej, dlatego że tak czy inaczej da się wycenić. Yy, I w związku z tym yy, w związku z tym patrzymy na to w sposób ekonomiczny, a w sposób ekonomiczny yy, patrząc, możemy yy, przyjąć takie uproszczenie według mnie i y, mówić o y, ro, ro, rolach szczelarza w społecznościach. Tak, natomiast ja się będę trochę upierał, że oni tutaj podeszli y, od strony założeń jednej, pr, to prawda, głównej, mainstreamowej, można powiedzieć, szkoły ekonomicznej. Są też szkoły tak zwane, bo sprawdziłem to sobie, nie mhm. He he heterodoksyjne.. Mhm. Innego typu. Nie, czyli no. nie, nie neoklasyczne po prostu. Więc być może na przykład e, e, a naukowcy związani z innymi szkołami mogliby mieć trochę tutaj inne wnioski. Ja jako zwolennik ścierania ze sobą e, wiesz, różnych <laughs> teorii, i, w, i byłbym zwolennikiem takie, tego typu debaty, może zresztą ją sami omawiając innego badania, kiedyś zrobimy. Dobre. Nawet na pewno to zrobimy, bo Nawet jak jest, pewno... przygotowuję się do rozmawialiśmy już Do na tym tyle razy, że na pewno to zrobimy. A... Yy, natomiast chciałem jeszcze okay, zwrócić jeszcze uwagę na jeszcze jedno. Nie, absolutnie. absolutnie. Mówię o, we wnioskach takich, w praktycznych implikacjach, że mm, opieka nad pszczołami miodnymi stwarza potrzebę internalizacji efektów zewnętrznych czyli którą można realizować, może wyjaśnić ten termin nam za chwilę, przez e, różnego rodzaju ekopodatki na przykład i dotacje. Natomiast ja bym chciał uszczegółowić to, a co w przypadku, kiedy pszczelarz, e, który miałby e, do, e, takie coś dostawać, dokonuje eksternaliza, eksternaliza, eksternalizacji kosztów w swojej działalności. Hmm. Czy, e, czy działa on w sposób zrównoważony wtedy? No, To zależy, z, jak, to, jak na to popatrzymy. Może działać w sposób zrównoważony, może nie. Jeżeli wywozi swoje pszczoły na Teneryfę po to, żeby ściągnąć tam z kapitału środowiskowego maksymalną ilość korzyści i nie, nie jest w stanie nic temu środowisku dać, no to myślę, że. Że, że tutaj to, to mogę się jakoś do tego twojego punktu widzenia przychylić. A jeżeli na przykład paszę do maksymalizacji reprodukcji pszczół miodnych z drugiej półkuli na przykład, ciąga dlatego, że jest tańsza. To jest właśnie eksternalizacja kosztów chyba. Do, czy dobrze to pojmuję? Nie wiem, czy tak, ponieważ, yy, ponieważ yy, wydaje mi się, że niekoniecznie... Eksternalizujemy to już w momencie, kiedy pszczołom na zimę podajemy cukier bez względu na to, skąd on został wzięty. Gdybyśmy nie dokonywalibyśmy tej eksternalizacji, według mnie, gdybyśmy y, zostawiali pszczołom miód na zimę. Chyba tylko wtedy. A czy N pasza jest. Nie, no, bo przy, zrównoważone pszczelarstwo kukuli... byłoby bardziej wtedy, kiedy moim zdaniem by na lokalnym rynku ten produkt w postaci na przykład cukru próbował ten pszczelarz kupować. Mm -hmm. ten, ten, Myślisz? No tak mi się wydaje, bo wtedy by coś zwracał do po prostu lokalnego rynku. Ja proponuję, żebyśmy się przygotowali do takiej rozmowy na kiedy indziej, bo chyba nie, nie jestem, nie czuję się gotów w tym kontekście, w, tym, w kontekście roli pszczelarza w społeczeństwie, Yy... No, trochę o tym jest ten artykuł, dlatego do tego nawiązuję. Natomiast jeszcze jedna uwaga, Piotrze. Yy, było tam powiedziane, że pszczelarstwo jest takim racjonalnym wyzyskiem pszczół. No tak. i było tam jest też była tam też uwaga, że no dokonywane jest w celu maksymaliza, maksy, maksymalizacji dochodu pszczelarza. A taka ciekawostka, na czym oni sami zwracają, w trakcie pandemii, w, są znane to przypadki w trakcie pandemii COVID-19 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 doszło, nie wiem czy pamiętasz, do spontanicznego wzrostu, można powiedzieć, czyli po prostu zahamowania wzrostu gospodarczego, globalnego. Normalnie również. Mhm. Ja oglądałem takie wykresy i jest rzeczywiście wtedy wachnięcie. I się. oni piszą, że przyniosło to pozytywne skutki dla pszczółgronów i pszczelarstwa. Czy to nie jest wewnętrzna sprzeczność? Mm, dlatego nie sądzę, że y, y, warunki były szczególne. I y, y, y sama ta pandemia spowodowała y, no, nie, nie, nietypowy wzrost popytu na produkty pszczele. I tutaj Ale, bym, nie, tutaj ale oni nie piszą dlatego, że był mniejszy, tylko dlatego, że nastąpiła poprawa jakości powietrza, ograniczenia śmiertelności owadów w wyniku uderzenia pojazdów. No i faktycznie zwiększone zapotrzebowanie na miód. No, no ale no to jeżeli. No ale wtedy pszczelarze, znaczy wtedy po prostu. Jeżeli maksymalizacja dochodu ma być racjonalnym działaniem, no to tu się okazało, że e, w, w, zmniejszony wzrost spowodował pewne pozytywne skutki. Zgadza Więc się. Może nie zawsze. Zgadza się, może nie zawsze, ale nie, nie jesteśmy w stanie chyba, gdybyśmy chcieli tym sterować, nie jesteśmy w stanie znaleźć e, e, takich warunków, w których możemy to w jakiś sposób powtórzyć. Czy czyli, ty... czyli ograniczyć się. Po to, żeby, żeby na tym zyskać. Czy ty, czy, czyli uważasz, że globalny wzrost dokonuje się spontanicznie, a, a nie jest sterowany, tak? Yy, tak. To znaczy, by, oczywiście, warunki tego wzrostu są sterowane jak najbardziej, ale nie, yy, nigdy nie mają wpływu według mnie na, na całość, więc sam wzrost jest spontaniczny. Tak, uważam. No a co w takim razie e, na przykład e, z, z generowaniem in, e, na przykład innowacji w pewnych rynkach, i tak dalej? Przecież to jest wynikiem może być dotacji na przykład i tak dalej. Generowanie no no albo, i inne. Albo chociażby, 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 powiem Ci teraz, jeśli chodzi o samochody, chociażby nacisk e, p, g, głównych producentów e, aut e, benzynowych, żeby spowalniać innowacje w zakresie innego paliwa. O, o czym już troszeczkę wspomniałem odnośnie szkodliwości e, oparów, między, które wpływają również na zanieczyszczenia produktów wcześniej. No, się. Mm, wiesz, co m nie za daleko trochę odchodzimy od, od tego artykułu? Ja yy... dyskutuję po prostu swoimi tezami, Piotrze, no. które wypowiedziałeś <laughs> o, na temat spontaniczności i sterowalności. Yy, odpowiedziałem na pytanie. <laughs> Yy, słuchaj, to zaplątałem yy, no. się i nie skończymy tego w ten sposób. No trudno, widocznie będziemy kontynuowali w innym odcinku. Boże. I tak dzięki ci za rozmowę i za możliwość wymiany z tobą zdań, co zawsze sobie bardzo cenię. I mam nadzieję, że wa wam również się to podoba. A, i zgasła moja jedna kamera, to już najwyższa pora, żeby, to znaczy, że żeby skończyć. Tak. Zobaczymy się w następnym odcinku.